Dzień dobry, moi mili. Na dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak można zrobić takiego skrzata. Potrzebny jest nam klej na gorąco, ołówek, brystol, większy kawałek i okrągły. Potrzebne nam są paski materiałów na nogi i na ręce. Wycinamy taką czapkę ze stożka za okrąglonym dołem i wycinamy takie buciki. Te buciki muszą być podwójnie, bo później musimy je skleić, żeby ich ubrać. Potrzebny nam jest taki większy kawałek materiału. Stożek przyszykujemy z kawałka prostokątnego brystolu. Stożek obklejamy na dole tutaj sobie klejem. Tutaj zrobimy mu małą kokardkę. Resztę materiału wytniemy. Teraz przykleimy mu dno. Obkleimy tu naokoło klejem. Resztę niepotrzebnego papieru obetniemy nożyczkami. I teraz będziemy kleić nogi. Taki kawałek nogi mamy 25 cm na 4,5 cm szeroki, a długi 25. Zwijamy w rulonik i przyklejamy klejem. I tak wygląda nasza noga. Teraz robimy rączki, ręce. Ręce mają 18 długie i 3,5 cm szerokie. I też zwijamy w rulonik. Takim samym materiałem obklejamy dół krasnala. Teraz sklejamy naszego budka. I dół krasnala obcinamy nożyczkami tak naokoło, żeby nic nam nie wystawało. Czapeczkę taką, przyklejamy ranty czapeczki i nakładamy na naszego. Przykleimy mu teraz nosek. Wkleimy mu rączki. Tu pod czapkę, pod bok czapki wklejamy rączki. Tu pod spód wklejamy nasze nogi. I przyklejamy mu brodę. Zakładamy buty. I nasz krasnal gotowy.